Hej, jestem Beata i jestem lektorką w Szkole Trolltung. Kontynuujemy serię podstaw i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy trochę o słownictwie, a będzie to słownictwo związane z rodziną. Zapraszam. Zacznijmy od podstawowego słówka rodzina. Po norwesku będzie to en familie. En familie. Z kolei na przykład spędzać czas z rodziną to będzie o tilbringe, tid med familie. Spójrzmy na przykładowe zdanie. Jeg liker å tilbringe tid med familien min. Lubię spędzać czas ze swoją rodziną. Poznajmy teraz członków rodziny i zacznijmy od rodziców, czyli foreldre. Foreldre. Jeśli chodzi o rodziców, no to oczywiście powinniśmy porozmawiać o tym, jak będzie mama i tata. Mama, czyli en bądź ei mor. Tata, en far. Hvor jobber dine foreldre? Gdzie pracują twoi rodzice? Mor jobber på et sykehus, og far jobber på et verksted. Mama pracuje w szpitalu, a tata pracuje w warsztacie. Następnym słowem będzie gift. Gift jest to przymiotnik, który opisuje osobę po ślubie w związku małżeńskim, czyli tak jak polskie zamężna, żonaty i tak dalej. Po norwesku gift nie zdradza nam, w jakim rodzaju związku jesteśmy, czy mamy żonę, czy męża. Jest to dosyć ogólne słowo. En ei kone będzie to żona, natomiast mąż to en mann. Słowo to oznacza także mężczyznę. Tor er gift. Han har ei kone. Tor jest żonaty. Ma żonę. Et barn, czyli dziecko. Liczba mnoga dzieci będzie w tym przypadku taka sama. Barn. En bądź ei datter, córka. En son, syn. Har dere barn? Macie dzieci? Ja, vi har tre barn, ei datter og to sønner. Tak, mamy troje dzieci, jedną córkę i dwóch synów. Søsken będzie to rodzeństwo. No i jeśli chodzi o rodzeństwo, to możemy mówić o en bądź ei søster, czyli siostra, oraz en bror, czyli brat. Dessverre har jeg ikke søsken. Niestety, nie mam rodzeństwa. Jeg har ei store søster og en lillebror. Mam starszą siostrę i młodszego brata. Oczywiście musimy też powiedzieć, jak będą dziadkowie po norwesku, a będą to besteforeldre. Dziadek będzie to en bestefar, babcia en bądź ei bestemor. Hver sommer reiser jeg til besteforeldrene. Każdego lata jeżdżę do moich dziadków. Jednak rodzina to nie tylko ludzie, warto wspomnieć tu także o zwierzętach i na przykład zwierzaki domowe będzie to sjæledyr. Samo słowo dyr jest ogólnym słówkiem oznaczającym zwierzęta, z kolei sjæledyr to są nasze domowe pupile. En hund, pies. En katt, kot. En hamster, homik. En papegøye, papuga. Jeg vil gjerne ha en papegøye, men jeg har allerede to katter. Chciałabym mieć papugę, ale już mam dwa koty. Oczywiście zwierzaków domowych będzie o wiele, wiele więcej. Podobnie jak z członkami rodziny, nie znajdziemy ich tutaj wszystkich. Jednak myślę, że baza słówek, które poznaliśmy w tym odcinku, jest dobra do tego, by zacząć mówić o rodzinie. Dajcie znać w komentarzu, czy macie rodzeństwo, może macie jakieś zwierzaki, zwłaszcza te, które nie pojawiły się tutaj na liście. Jak zwykle zapraszam Was też do obserwowania naszego kanału na YouTubie, a także do zapisywania się na kursy językowe w naszej szkole. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć! She. Yeah.